Siemanko, z tej strony Titi, a to już jest kolejny odcinek z serii 2 w jednym. Dzisiaj obejrzymy sobie niesamowity wyciąg na obiekcie 140 oraz rekord uszkodzeń na 8 tierze. No a więc jedziemy z pierwszą powtóreczką. Jest to bidewka w wykonaniu gracza Pan Jordan z klanu Souls. Jak już wcześniej mówiłem, na czołgu obiekt 140, czyli rosyjskim medzie 10 poziomu. Kolega chyba ma jakieś lagi albo coś w tym stylu. No ale już chyba jest trochę lepiej. Pingu nie pokazuje. Więc nie wiem, jak to tam będzie. No ale już jest chyba trochę lepiej. No więc standardowo jedziemy na zamek. Jest to oczywiście mapa Castylia. No i kolega słusznie wybrał to miejscówkę, gdyż jak widać możemy bez problemu obijać czołgi ciężkie. A z tą szybkostrzelnością i prędkością pocisków nie będzie to żaden problem. No jak widać już zabieramy się za V-kę i ST, które nieszczęśliwie wjechały na górkę. No może dla nas szczęśliwie. Teraz E50M. Długo celujemy, długo, ale słusznie, bo trafiamy, przebijamy. Przy okazji jest dekap bazy. Teraz V-ka, czy zdążymy? Nie, niestety się zablokowaliśmy, ale coś w nas strzeliło. Prawdopodobnie ESETA, bo to gdzieś stąd, albo grille stąd. Nie wiem co to było, jakoś się uważnie przyjrzałem. Ten pocisk, weź tak i wchodzi, przebija V-kę, no i farmimy ją bez większych kłopotów. Dobijemy? Nie, niestety schowała się, ale zabieramy się za ESETę, która również się schowała, a my mamy włączoną adrenalinę. No to teraz postanawiamy pomóc naszym medom, które pojechały na dół. Oj. Kiepski strzał. Niestety. Strzelamy w E50M. Ładny strzał. Teraz Patton. No słusznie, że go wybieramy, bo jednak jest na fullu, a E50M jednak nie do końca. Kolega w V-ce troszeczkę się na nas zdenerwował. No, sytuacja na polu bitwy nieciekawa. E75 zaraz pufnie. T62, a no, 1300 ładnie się trzyma. Ale szarżuje na niego obiekt 140. Niestety nasz T62 się odbija, ale my ładnym strzałem z perkiem jeszcze pomagamy koledze, ale czego uratujemy? No nie wiem. Dobry strzał. Chyba go uratujemy, chociaż no nie wiem. Nie wiem, czy się uda. Mamy spota. Jak mówiłem, sytuacja jest bardzo nieciekawa. Wynik 1 do 5. No dobra, 2 do 5. No, niedługo zostaniemy właśnie sami na 5. Nie jest ciekawa sytuacja. T62 nie pomoże nam zbytnio, więc my postanawiamy na niego trochę przyraszować, pomóc mu. Zauważamy grille, no, ładny ogryzek, 2 hejki po nim. Oj, to nie był mądry wyjazd, niestety. Obrywamy od grilla i Pattona za ponad 1000. No, kiepska wymiana. Teraz, oj. Nieciekawie, ale dobijamy grilla. Patton po lewej, czy nas trafi? Nie, wyjechał jak bot w wodę, a w wodzie, jak wiadomo, nie da się strzelać. No, nieciekawie. Zaraz dojadą posiłki z górki, już zajęli bazę B, niedługo się pojawią. Nie wiemy, co to jest. Natomiast Patton chyba się zaklinował. My już mamy 4700 obrażeń. Teraz słusznie się cofamy. Czekamy, aż coś wyjedzie z tej lewej strony, bo wiemy, że coś tam miało być. Ale na razie się nic nie pokazuje. No nie wiem, nie wiadomo, co to jest. Nie mam pojęcia. Czeka kolego. O! Na szczęście Patton nie ogarnął. My go dobijamy.
No ładnie, ładnie kolega sobie radzi. Teraz czeka, czeka na fałkę. O jest, pokazuje się fałka. Strzela w nas, odbija się. I my ją dobijamy. Mamy 5220 obrażeń. I widać reakcję fałki, która myślała, że nas porobi. Ale niestety coś jej nie pykło. Małszyn również się od nas odbija. Mamy dużego farta. To pewnie przez to, że kolega się tak wyjechał, a teraz... Dwa dingi. No, ładnie idzie, ładnie. Oj, tutaj kalafiorek, niestety. Małszyn chyba nie ma nas bicia. Dokładnie strzela w ziemię. A co jest z Esetą? Eseta chyba jest na awku. My Małszyna farmimy goldem po wieży. Mamy 6000 obrażeń. Oj, 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 tutaj trochę poleciało w jarzmo. No nie wiem, czy to jest mądre kątowanie się. Małszyn na szczęście w nas nie trafia, choć mógł załadować haeka, ale nie trafia. Eseta jest na awku, ale czy zdążymy? Czy zdążymy porobić Esetę? Nie mamy już adrenaliny. Jeszcze dwa strzały. No, no, zdążymy, zdążymy, bo patrzę na punkty. Czasu jeszcze minuta, to bez problemu. Oj, się przedłuży. Ale spokojnie zdążymy dobić Esetę. Fałka się chyba trochę myślała, że będzie easy win, a tu proszę, kolega porobił wszystkich jak chciał, sam wygrał bitwę, gratuluję, piękny wynik, 7500 obrażeń, 6 fragów oczywiście jest as pancerny, a szkoda, bo było blisko Rosjeni. No a więc przechodzimy do kolejnej powtóreczki. A to jest już kolejna powtóreczka, tak jak zapowiadałem na... będzie to rekord uszkodzeń na 8 tierze. Oczywiście jest to sławny Charioteer. No i zobaczymy, co tutaj kolega nastrzela. Pojechał w takie... No powiem, nietypowe dość, bo tutaj rzadko kto jeździ. No ale jednak. Strzał w panterę, bardzo ładny. Teraz adrenalina. Czy zdążymy? Zdążymy. Powinniśmy... Oj, tu chyba poleciało... Niestety w budynek jest Carnarvon po prawej. Bez problemu go możemy heszami farmić w bok, chociaż na taką odległość jednak lepsze są APCR-ki. Pojawia się, ale o, pokazał się troszeczkę, można powiedzieć, że nie ogarnia. Tutaj niestety słabszy strzał. Strzelamy w Carnarvona. Ładnie, ładne hesze. No mówię, hesze bardzo ładnie tutaj się przydadzą, chociaż... Oj, tutaj nie, kiepski strzał. Natomiast hejki by się przydały. Naprawdę, hejki są przydatne na taki czoł, gdyż no, od góry bez problemu moglibyśmy go porobić. Natomiast Carnarvona, oj, no niestety, poleciało gdzie indziej, nie tam, gdzie chcieliśmy. Natomiast ładnie Carnarvon sfarmiony, już na start mamy... 2200 obrażeń tutaj spota dostajemy, ale o dziwo nic, nikt nas nie trafił. E75 jest chyba zajęty ISM-3, natomiast chyba będziemy próbowali zdjąć panterę. Tak, słuszny wybór, natomiast T-44 był już przed nami. Teraz KW-5. No, tutaj... Gorszy strzał. Natomiast czy wejdzie w garnek? Powinno, z taką celnością, bez problemu, dokładnie. Przybijamy nawet bok wieży. Bardzo ładny strzał. KW-5 bokiem. Tutaj, no, trochę za daleko celował kolega i już nie zdążymy drugi raz. Ale tutaj bez problemu powinniśmy trafić. Tak, trafiamy. Oczywiście prędkość tych pocisków jest wystarczająca. Czy trafimy? Powinniśmy trafić, chociaż niestety poleciało trochę wyżej. A teraz słusznie pomagamy koledze Wisie 3, który jest już na oparach. No i robi się nieciekawie. Garnek... E75. Dokładnie. Bez problemu przebijamy z taką celnością, jak już mówiłem. Bardzo ładny strzał. Teraz Lightweight się pokazał, ale nie zdążyliśmy. Garnek. Bardzo ładny strzał. Mamy prawie 4000 obrażeń. Świetny wynik. Świetny. Tutaj, oj, na ślepo to weszło, ale nie polecowało nam uszkodzeń. A wynik bitwy nieciekawy. 2 do 4. Na szczęście HP nasze się uchowało bardzo ładnie. Zniknęliśmy, przebijamy garnek E75 bardzo ładnie. Niestety tam jest pełny tortoise, prawie pełny. KW-5 również ma trochę HP. Dobijemy, niestety 7 życia mu zostało. Mamy 5000 obrażeń. No,
Nieźle, naprawdę. A jest jeszcze 5 celów. No, dobra, 3, bo pozostałe dwa mają łącznie 13 HP, no ale jednak trzeba ich dobić. Teraz idziemy słusznie po Tortoisa, gdyż E75 sobie zdecydowanie nie radzi. No i widać właśnie pada. Teraz mamy spota, zabieram się za Tortoisa, nie trafia w nas, albo nawet nie oddał strzału. My bez problemu go przebijamy. Hesze, załaduj Hesze. Dokładnie, bardzo ładny strzał z Heszów. Tortois pudłuje. Tu ładny również strzał, bardzo ładny. Tortois na nas wyjeżdża, zdąży strzelić. Niestety z HEK-a przebije nas za 490. Lightweight po prawej. Oj, 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 to jest niebezpiecznie, niebezpiecznie, ale zamiast się schować i albo poczekać, wyjechał jak bot, dobijamy go. Mamy 6200 obrażeń na koncie. Natomiast co się dzieje z Jagdtigerem? Nie wiadomo, nie jest widoczny, nawet nie wiem, czy w ogóle był widoczny, albo nie zwróciłem na to uwagi. Natomiast E75 ma 7 HP, KW5 500 bodajże. Nie wiadomo, co jest z Jagdtigerem, ma jednego fraga, więc teoretycznie był w grze. KW5 pojawia się bokiem, proszę, jednak nie ma 500, jednak jest ogryskiem, czyli tam nasz drużynowy zdążył jeszcze w niego strzelić, my go dobijamy. Wjeżdża na E75, hajek, załaduj hajeka. Niestety obrywamy, no. Ale teraz z Heszem powinniśmy go dobić bez problemu. Dokładnie. Bardzo ładny strzał. Natomiast co się dzieje z Jagdtigerem? Ponoć na awku. O, możliwe. Nie przyszło mi to do głowy. Ale nie wiadomo, czy też Tortoise nie mówi prawdy. Ale jedziemy. Jedziemy po Jagdtigera. Szybko, jeszcze szybciej, bo mało czasu, bardzo mało czasu. Drugi kolega nam mówi, ponoć, że Jagdtiger jest na bazie pierwszej. Gdzie się pojawi? Jest Jagdtiger. O, proszę, jednak faktycznie na awku. Hesze, załaduj Hesze, adrenalina. No, nieciekawie, minuta, powyżej minuty nam został, bardzo ładny strzał za 490. Ładnie losuje nam Hesze. Znowu powyżej średniej, no teoretycznie tylko jeden, ale bez problemu z taką szybkostrzelnością dobijemy Jagdtigera. No, niesamowita bitewka. Bardzo gratuluję koledze takich wysokich obrażeń. Ponad 8451. Wow, gratuluję, jeszcze raz gratuluję koledze Muscle Rick. Bardzo piękna bitewka. No a więc jeżeli filmik się spodobał, no to możecie stawić łapkę w górę, suba, dzwoneczek. No a więc do usłyszenia. Cześć!